Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e -prasa. Katarzyna Bonda. Kobieta w walizce. Warszawskie wydawnictwo literackie Muza S.A. Czyta Adam Bauman. Ludzie szlachetni doświadczają tak samo gwałtownych uczuć jak reszta. Różnica polega tylko na tym, że wybierają inny sposób postępowania. Loren Groff, Fatum i Furia. Przełożył Mateusz Borowski, Kraków 2016. Dla Łukasza, bo dostał tylko jedną, a jest kochany i zasłużył. Prolog. Zakręt śmierci. 1 czerwca Środa. To prawie zawsze jest grzybiarz albo człowiek z psem. Na grzybobraniu nie byłem nigdy, a psów boję się od małego. Długo się zastanawiałem, od którego momentu najlepiej opowiedzieć tę historię, i stwierdziłem, że środa przed wschodem słońca. W Międzynarodowy Dzień Dziecka będzie najlepszym początkiem. Szosa wyjazdowa zełku była mokra, jakby dopiero co przeszła nawałnica, więc przed zakrętem zwolniłem do dwudziestu. Na pokładzie miałem nastolatków z prestiżowej prywatnej szkoły w Gdańsku. Balowali wczoraj do późna nad jeziorem, niektórych zdejmowaliśmy z ogniska, bez śniadania. Nic dziwnego, że jak ruszyliśmy, większość z nich się pospała. Podobnie jak wychowawcy. Facet wyglądający na wefistę chrapał głośniej niż parowóz. Lubię jeździć o tej porze dnia. Mam wrażenie, że świat należy wyłącznie do mnie i mam nad nim kontrolę. Nikt mi nie jazgocze za uchem, nie prosi o włączenie rapu, nie zagaduje, żeby skręcić do maka. Być może, gdyby nie ten deszcz, nie zauważyłbym, Walizki stojącej na poboczu, oraz tego, że była zawilgocona tylko na górze, co mogło oznaczać, że stała tam od niedawna. Pamiętam, pomyślałem, że ludzie nie mają wyobraźni. To jest bardzo niebezpieczny zakręt, i wszyscy miejscowi go znają. Niestety na krajowej mapie nie jest oznaczony jako czarny punkt, a zginęło na nim już trzynaście osób, w tym kilkoro dzieci. Nigdy nie zapomnę wypadku, który wydarzył się w tym miejscu przed laty. Przeżyła matka, a jej dwóch synów dogorywało w szpitalu. Kobieta była wykształcona, zamożna i naćpana. Wiozła dzieciaki na lotnisko, gdzie czekał na nich ojciec z biletami na mecz w Barcelonie. Przekroczyła podwójnie prędkość i ścięła dla wygody zakręt, jak czynią niektórzy pewni siebie głupcy. Miała pecha. Z naprzeciwka nadjechała ciężarówka. Kobieta nie miała szans wrócić na swój pas. Jej pech polegał na tym, że tylko ona przeżyła. Z tego co wiem, nigdy już nie wyszła z psychiatryka. Mijając błękitną walizkę, myślałem o tamtym wypadku i że aby ją tutaj zostawić, jakiś dureń zatrzymał się na zakręcie. Za potrzebą. Szukał czegoś w bagażniku i jej zapomniał? Z czystej głupoty? Żadne rozwiązanie, które przychodziło mi do głowy, nie miało sensu. Waliza nie mogła samoistnie spaść z bagażnika. Nie była przewrócona ani zabłocona. Stała czyściutka, pionowo na kółkach, jakby ktoś pieczołowicie ulokował ją przy metalowej barierce, żeby nie stoczyła się nikomu pod koła. A mogłaby stworzyć zagrożenie, bo była ogromnych rozmiarów. Dwadzieścia kilometrów dalej, za chmur, wyszło słońce. Po ulewie nie było śladu. O walizce zapomniałem, bo dzieciaki zaczęły się budzić i w busie zapanował harmider. Do obiadu rozwoziłem Gdańszczan po domach. Potem wpadłem do naszego biura, odbić kartę i pogadać z Irminą z kadr która rozliczyła mi delegację z dwóch ostatnich miesięcy. Zapytała, czy skoro wracam do Ełku, nie zabrałbym kilku pudeł z trzmielami. Jakiś badylarz zamówił je z Holandii do ekologicznego zapylania roślin w swojej szklarni. Gość od trzmieli okazał się moim sąsiadem z Rogacina. Zgodziłem się, bo i tak wracałem do domu pusty. Zatankowałem do pełna, wyjechałem na wylotówkę, i ruszyłem do mojej wymarzonej daczy nad jeziorem Olrow, którą kupiłem niecały rok temu, kiedy zdecydowaliśmy z Beatą, że chcemy być razem. Ognista kula słońca chowała się za horyzontem. Nad lasem jeszcze długi czas unosiła się romantyczna łuna. Myślałem o karkówce z grilla, którą szykuje moja kobieta, i że zafunduje sobie leniwe dwa tygodnie urlopu. Zbliżałem się już do miasta. Szosa była opustoszała oraz kompletnie sucha. Gdyby nie mała kapliczka z plastikową wiązanką obok krzyża, zapomniałbym, że dojeżdżam do zakrętu śmierci. Zwolniłem. Kątem oka spostrzegłem, że walizka stoi w tym samym miejscu. To był nadzwyczaj elegancki bagaż, zdobiony złotymi skówkami. Przez głowę mi przemknęło, że jest Dokładnie w guście mojej beaty. Spojrzałem w lusterko, nic nie jechało. Na pokładzie busa poza mną nie było nikogo. Nikt by nie zauważył, gdybym dyskretnie zdjął bagaż z pobocza. A jednak się nie zatrzymałem. W głowie wciąż kołatała mi się ta sprawa z matką, która przeżyła śmierć swoich dzieci i jej finał. Przejechałem jeszcze kilkaset metrów, aż nagle gwałtownie zahamowałem. Wjechałem w zatoczkę przy przystanku, włączyłem awaryjne i zawróciłem pieszo do zakrętu. Kiedy ponownie siadałem za kółko, byłem spocony z wysiłku, bo przeciągnięcie takiego ciężaru po asfalcie w ciągu kilku minut bardziej wyczerpuje mężczyznę w moim wieku niż godzina porządnego kardio. Walizka miała super ergonomiczne kółka i była w pełni obrotowa, ale załadowano ją chyba kamieniami. Z trudem dźwignąłem bagaż, zapakowałem go do schowka i pojechałem pięćdziesiątką do domu, oddając się fantazjom, co też może zawierać: książki czy może pliki banknotów, jak pokazują to czasem w kinie. Z pewnością nie był to towar z marketu za dwie stówy. Na materiale znajdowały się małe napisy, a blaszki na każdej skówce upewniały mnie, że jest to rzecz markowa. Cieszyłem się, jaką radość sprawie Beacie, bo byłem pewien, że walizka się jej spodoba. Moja kobieta uwielbia ten odcień błękitu. Wieko znaleziska podniosłem dopiero w nocy, kiedy Beata zasnęła po kolacji, Zakropionej kilkoma piwami, które wypiliśmy siedząc na huśtawce i wpatrując się w tafle gładkiej wody, oraz mówiąc sobie nawzajem, jacy jesteśmy razem szczęśliwi. Byłem wstawiony i czułem, że roztropniej byłoby otworzyć walizkę rano, ale nie potrafiłem czekać, aż skręcało mnie z ciekawości, co zawiera. Wziąłem najmocniejszą latarkę, poczłapałem do garażu, otworzyłem schowek i ściągnąłem bagaż na ziemię. Jakiś czas biedziłem się z rozszyfrowaniem kodu, by wreszcie pojąć, że wystarczy ustawić w rzędzie same zera. Potem miałem kłopot z rozsunięciem zamka walizki, tak była napakowana. Trudno to wyjaśnić. Ale jeszcze zanim uniosłem grubą warstwę folii, którą wyłożono wnętrze. Poczułem, że w środku nie znajdę ubrań ani książek. Liczyłem na coś nielegalnego broń, pieniądze, może narkotyki. Z pomiędzy metrów bombelków i streczu błysnęło coś złotego. Bałem się, ale byłem zbyt podekscytowany, by przerwać. Wydostałem łańcuszek z wisiorkiem w kształcie listka. I już wiedziałem, że wewnątrz Znajduje się ciało. Każdy przystanek, płot i stacja wysokiego napięcia oklejone były zdjęciami kobiety, która w dniu zaginięcia miała na szyi właśnie tę ozdobę. Nigdy nie zapomnę kombinacji zapachu, który od tamtej pory kojarzy mi się ze śmiercią, smażenina, mdląco słodki fetor trupa. Zwłoki posiekano na części, spalono oraz najpewniej zakopano. Na fragmentach, które wcale nie przypominały człowieka, widziałem nasz Łęcki żółty piasek z miejskiej plaży. Rozdział pierwszy: Złoty listek. 2 Czerwca, czwartek. Katowice, areszt śledczy. Życia nie odmieniają żadne wielkie decyzje ani zbiegi okoliczności. Na życie składają się wszystkie małe wybory, nieistotne posunięcia, pozornie nic nieznaczące detale. Raz za razem, cios za ciosem, błąd za błędem, sukces za sukcesem. Zmierzasz tam, dokąd prowadzą cię te miniaturowe, lecz konsekwentne kroki. Hubert Meyer dumał nad tym, leżąc na więziennej pryczy. A ponieważ czasu miał w nadmiarze, przeanalizował już połowę własnej ścieżki. Teraz zajmował się ścieżkami współosadzonych. Bolo... 24-latek z prawniczej rodziny, który prowadził impresariat artystyczny, zajmował prycze obok Trafił tutaj, bo uwikłał się w handlowanie prochami dla swoich gwiazd Mieszkańcem łóżka nad Mejerem był recydywista w wieku profilera Garnek po pijaku zabił wieloletniego partnera Włamów, ponieważ nakrył go na obmacywaniu własnej wnuczki Samego aktu zbrodni nie pamiętał. Kiedy wytrzeźwiał, bardzo się zmartwił, że wspólnika nie ma już wśród żywych. Był za stary, żeby zaufać komuś nowemu, czekało go bezrobocie. Tylko dlatego dał się aresztować. Czwarta koja była Felerna. Co drugi dzień zmieniała lokatora, ale od tygodnia nikogo na nią nie dokwaterowano. Bolo jak zwykle po posiłku szorował się myjką, jakby chciał zedrzeć z siebie skórę. Hubert wiedział, że kiedy skończy, znów będzie lamentował, co garnka wyprowadzi z równowagi. Żaden z lokatorów tej celi nie przyznawał się do winy. Wszyscy odmówili wyjaśnień. Sprawa każdego z nich była skomplikowana i wyglądało na to, że areszt śledczy stanie się ich domem na dłużej niż na krócej. A gdybyś takich wkręcił, że kto inny, a nie ty, spotkał się z tą lalą, garnek podjął przerwany wątek. Od jakiegoś czasu wciąż zagajał Huberta o jego sprawę. Przecież jesteś pieprzonym psycholem, nie? Dałbyś radę ich zmylić. Rzucił na stolik wymiętą gazetę z artykułem o zatrzymaniu Meyera. Było tam wszystko. Zeznania ekskonkubenta konkubenta Eweliny Glorii któremu kobieta zwierzyła się podobno ze spotkania z profilerem i zapłaciła za nagranie, a w razie jej śmierci doniesienie o tym policji. Analiza sfabrykowanej opinii, którą Hubert wykonał na zlecenie Weroniki Rudy. Kilka miesięcy później prokuratorka zginęła w strzelaninie w Narwi. Dalej zdjęcia Gloka zrabowanego z archiwum dowodów. W białym stoku i opinia balistyka potwierdzająca, że pistolet mógł być użyty do zabójstwa Glorii. Mimo, że broni do tej pory nie znaleziono, dziennikarze wykonali za śledczych robotę, nanizania poszlak na ciasny łańcuch. Brakowało także wyjaśnień Meyera, jego przyznania się do winy i śladów biologicznych, które potwierdziłyby, że profiler zastrzelił Glorię. A jej ciało ukrył na cmentarzu komunalnym w Katowicach. Przełomem dochodzenia miały być przesłuchania przyjaciół skompromitowanego psychologa, emerytowanego komisarza Tomasza Domańskiego, który wykradł ponoć pistolet ze swojej jednostki, oraz podinspektora Waldemara Szerszenia, który nadzorował dochodzenie w czasie, kiedy zginął gangster Japa. W mediach wrzało od niedomówień sprawa powoli stawała się polityczna mówiono o nepotyzmie manipulowaniu dowodami i korupcji w organach ścigania jakkolwiek się to rozwinie śledztwo będzie precedensowe to że hubert milczał nie bronił się podgrzewało jedynie atmosferę sensacji i w żadnym razie nie poprawiało jego sytuacji prawnej reporterzy zacierali ręce na największy skandal Jakim z pewnością byłoby postawienie słynnego psychologa śledczego przed sądem w roli oskarżonego o zabójstwo? W Polsce od lat nie było tak szokującej afery kryminalnej. Psychologiem dobiegło ich spod ściany ze zlewem. Na chwilę przestało lecieć z kranu. Bolo się łasił. I to nie Kiepskim. Takich jak ty, Mejer rozkminiał na fajce. Ciesz się, że go zamknęli, to cię nie kopie Zamknij jadaczkę gnoju, bo znów ci się ślepka spocą. Garnek kopnął bola pod kolanami, aż chłopak się skulił. Następnie przysunął się do Huberta i dokończył przymilnie. Gdybym miał twój łeb, wpierdoliłbym ich na takie sanki, że tylko by piszczeli. Hubert sięgnął po papierosa. Po co? Chciwie się zaciągnął. Wiedział, ile paczek mu zostało, a musiał się opłacić kapitanom grypsery na oddziale. Miał szczęście, że nie trafił do celi wieloosobowej. Jak będzie dalej nie wiedział? Nic nie wiedział i nie miał pomysłu, jak wyjść z tego twarzą. Poddać się, odwiesić, dać się zabić, skamleć o współpracę co szykuje prokurator, jakiego asa przeciwko niemu trzyma w rękawie. Z nikim poza przydzielonym adwokatem nie wolno mu było rozmawiać, ale przegonił zarówno mecenasa z urzędu, jak i chudą adwokatkę, która zgłosiła się sama z jakimś odpicowanym i zabujanym w niej przydupasem, widząc w tym procesie szansę na rozgłos własnej kancelarii. Kiedy doradziła Hubertowi pójście na układ, wystawienie kumpli i obarczenie winą za śmierć glorii zmarłej Weroniki Rudy, bo przecież martwa prokuratorka się nie obroni, przestał się do niej odzywać. Wyszła jak niepyszna. Był przekonany, że wysłał ją Czajkowski, zyskał więc kolejnego wroga. Tymczasem Garnek wciąż rozkminiał swoją ripostę. Wreszcie rozciągnął usta w szalbierski grymas. Dla jaj? Majer wzruszył ramionami. Spotkałem się z nią, przyznał. Mają to na filmie. Co z tego? Teraz takie filmy wpuszczają do sieci, że jaja kruszeją. Nie chcę mi się już kłamać, ani gadać z tobą bez urazy. Zachcę ci się psycholu! Jak ze śledczaka przeniosą cię na pawiak. Tutaj jest raj Europa. Nie zachcę odparował mejer. Byłem tam. Pracowałem na tym pawiaku. Więzienie znam od podszewki. Może zgodził się garnek, ale po drugiej stronie stołu. Hubert usiadł. Wrzucił peta do słoika z wodą. Ty się nie przyznajesz, zauważył, a i tak cię skażą. Na co ci to? Nie lepiej skrócić sobie wyrok? Garnek podrapał się po zaroście. Zobaczymy, co mają. Twoją krew, ślinę, paluchy i świadka. Mają komplet. Inaczej nie dostałbyś oferty odstąpienia od procesu. Możesz co najwyżej zawalczyć o cenę w półotworkach. Z twoją renomą w świecie recydywy przetrwasz. W izolatce wątpię. Garnek wpatrywał się w Huberta, jakby nie rozumiał polskiej mowy. Skąd to wiesz? Hubert się poddał. Nie miał siły dyskutować z więźniem. Masz rację, nic nie wiem. Zgodził się skwapliwie. Chociaż wydawało mi się kiedyś, że wiem całkiem sporo. Strasznie pierdolisz! Garnek klepnął Mejera po ramieniu. Jesteś pies, ale swój. Psa i księdza dobrze mieć po swojej stronie. Hubert spojrzał na niego z oka. Podsunął okulary wyżej na nos. Nie jesteśmy po tej samej stronie. Racja, zaśmiał się więzień. Bo to ja śpię na górze, więc śpij czujnie, psycholu. Zamarkował cios w przyrodzenie mejera, a potem podszedł do bola i bez ostrzeżenia uderzył go prawym prostym w nos. Tym razem dealer nawet nie pisnął. Chwycił ręcznik i przyłożył do twarzy, starając się zatamować krwotok. Hubert, bluzgając i wykrzykując, rzucił się młodemu na pomoc. Bolo odepchnął mejera błyskawicznie wdrapał się na swoje łóżko, jakby zwiewał z ringu, a potem skulił się w pozycji embrionalnej i pozostał tak w bezruchu. Cisza teraz, bo będę srał. Oświadczył ubawiony garnek, ale zaraz zmarkotniał, gdy rozległ się huk, jakby strażnik uderzył pałką w drzwi. O, twój kolega się o ciebie martwi, warknął do Huberta, podciągając spodnie. Kiedy krzyczał do klawisza, uniżenie przeciągał sylaby. Kapitan klepak? Zapraszamy szefa na pokoje. Chata wolna. Baj z laniet. Drzwi się nie otworzyły. Czekali jakiś czas, bo ktoś stał pod drzwiami. Wyraźnie słychać było szuranie i głośny oddech. Wreszcie przez otwór, którym podawano jedzenie, wpadł niewielki pakunek. Garnek dał znak bolowi, by przyniósł go i ułożył na stoliku. Młody ociągał się, w obawie, że dostanie kolejny wycisk, ale wykonał polecenie. Stary więzień pieczołowicie odwijał papier, jakby spodziewał się narkotyków albo pieniędzy. Sądząc po fakturze i zadrukowanej czciące, była to kartka wydarta z Pisma Świętego. Wewnątrz znajdował się mały palec od stopy. Huberta przeszedł dreszcz. Pochylił się i przyjrzał znalezisku. Brudny, pokrwawiony kawałek ludzkiego ciała. Z daleka przypominał fragment psiej karmy albo nawóz do kwiatów. — Ucięty nie dalej niż wczoraj — wyszeptał. — Najprawdopodobniej od żywego. — No jasne, że od żywego, psycholu. To omerta. Garnek odsunął się od Huberta ze wstrętem. Pakunek rzucił na jego prycze. — Na nic twoje milczenie i knucie — burczał pod nosem. Nie dożyjesz pierwszego transportu o areszt. Ludzie Japy znają już numer naszej dziury. Gadów mają kupionych. Dostałeś wyrok, bo to niechybnie wiadomość dla Ciebie. Siedlisko Rogacin, gmina Kalinowo, okolice Ełku. Policja, otwieraj kiniu. Krzysztof Błachut dosłyszał głos dzielnicowego łapy, kiedy był w pasiece i pracował z pszczołami. Zdjął z głowy kapelusz z siatką, rozpiął kombinezon i wolnym krokiem ruszył w kierunku domu. Pod furtką stał radiowóz na pracującym silniku. Na dachu świecił się kogut. Niepokojący widok w tej sielskiej krainie, ale Błachut nie jeden raz już to przeżywał. Niewiele rzeczy i spraw mogło go zadziwić. Jeden z mundurowych kurczowo trzymał się kierownicy, drugi wpatrywał się w drzwi chałupy, do której dobijał się dzielnicowy, jakby czekali na sygnał do skoku. Wszyscy trzej sprawiali wrażenie mocno spiętych. Rzucali ukradkowe spojrzenia w kierunku młodego oficera z wypielęgnowanym zarostem, który siedział na tylnym siedzeniu niczym jaki bonzo. Facet spotkał się wzrokiem z pszczelarzem i wysiadł z auta. Marszowym krokiem podszedł do bramy Tam jest, powiadomił dzielnicowego Dał znak funkcjonariuszom Natychmiast wysiedli z radiowozu Nie będę uciekał, krzyknął do nich uspokajająco błahut I nie rób takiego rabanu, Staszku Poza pszczołami nikogo tu więcej nie ma A na jezioro przecież nie pójdę Jezus ze mnie żaden Kto cię tam wie, łachudro? Łapa złagodniał. Trzeźweś? Jak nie niemowlę. Co cię ugryzło? Krzysztof zdjął rękawice, rzucił je na skrzynkę przed drzwiami. Podał dzielnicowemu dłoń do powitania. łapał, uścisnął ją, przyjrzał się źrenicom mężczyzny. Wiem, że chlanie odstawiłeś, ale co do tego drugiego nie jestem pewien. Bądź pewien. Szczypior wzięła mnie w karby. Mam nowe pszczoły. Chcesz zobaczyć? Przydałyby się jeszcze robotne trzmiele do szklarni. Nie teraz, kiniu, westchnął dzielnicowy, jakby się zapstydził. Obejrzał się strachliwie na oficera, który już do nich zmierzał. Ten młodziak to twój nowy szefunio. Krzysztof, zwany kiniem, uniósł podbródek i wskazał funkcjonariusza w cywilu, który wyglądał na wielkomiastowego. Na nogach miał markowe traperki. A na grzbiecie spłowiałą parkę wyprasowaną, jakby to był mundur galowy. Na bank gliniarz z dużej komendy. To nie wróżyło niczego dobrego. Człowiek z Warszawy, wychrypiał łapa zniżonym głosem. Ze specjalnej jednostki WWD, z głównej. Rano na odprawie przydzielili nam go do pomocy i stawił się w kilka godzin. Nie chciał słyszeć o czekaniu na posterunku. Zachowuj się. A. Nie tutejszy, burknął kiniu. Zrozumiałem, będzie węszone. Dzielnicowy odkrząknął, zmienił ton na władczy. Przebierz się w coś wygodniejszego, tylko błyskiem. Pojedziesz z nami. Teraz kiniu się wykrzywił. Nic nie szamałem, a Szczypior pisała, że wyjechała już z roboty. Wiezie mi pierogi, a może i sandacza. Zaraz będzie w domu. Żarcia starczy dla wszystkich. Łapa nie odpowiedział. Wywrócił oczyma, jakby mimo obietnicy kumpel kolejny raz go zawiódł. Na jakiej podstawie mnie bierzecie? Kiniu butnie spojrzał w twarz stołecznego gliniarza. Aspirant sztabowy, Grzegorz Kaczmarek, komenda główna policji, facet się przedstawił. Chcemy tylko pogadać. Zawsze chcecie gadać, burczał niezadowolony pszczelarz. A ja nie mam nic do powiedzenia. Kiniu, chodzi o Klaudię, pośpieszył z wyjaśnieniem dzielnicowy. Gliniarz z głównej zgromił go spojrzeniem, więc zacisnął usta i zrobił krok w tył. Mamrotał pod nosem wielce niezadowolony. No co, ma prawo wiedzieć, to była jego siostra. Chodzi o Klaudię? Kiniu powtórzył za łapą jak echo. A więc ją znaleźliście. Kaczmarek zarejestrował, że to nie było pytanie. Na twarzy Błachuta nie dostrzegł szoku, co najwyżej zniecierpliwienie. Zaniepokoiło go to nie mniej niż bliska relacja pszczelarza z dzielnicowym. Błachut był wcześniej głównym podejrzanym. Kaczmarek nie musiał pytać, by wiedzieć, że tych dwóch ma komitywe od lat. Niech spoczywa w pokoju. Krzysztof przeżegnał się i uderzył kilkakrotnie w pierś pięścią zwiniętą w kółak, a potem dorzucił szeptem, wznosząc oczy do nieba. Najwyższy czas. Ojciec się ucieszy. Będzie mógł zapalić świecę na jej grobie i zamówić porządne nabożeństwo. – Masz tutaj internet? – zapytał Kaczmarek. – Czemu nie? – żachnął się Kiniu. – To nie Afryka. A jednak najnowszych wiadomości nie śledzisz. Po co? Wiem wszystko, co mi potrzebne. Kaczmarek nie był przekonany, czy błahut tak dobrze udaje spokój, czy rzeczywiście żyje z dala od newsów. Wreszcie zdecydował. Wyciągnął z kieszeni telefon, podświetlił ekran. Poznajesz? Biżuterię sfotografowano na białym tle. Obok leżała miarka i tabliczka z numerem zabezpieczonego dowodu. Kiedy brat poszukiwanej przyjrzał się łańcuszkowi z listkiem, kaczmarek przewinął następne zdjęcie. Plakat był wypłowiały i zmyty przez deszcz. Kiniu poznał, że to egzemplarz, który znajdował się na drzewie rosnącym przed wjazdem na posesję w Rogacinie. Kiedy stawał się nieczytelny, lub ktoś go zniszczył wulgarnymi paszkwilami, Wieszał nowy. W tym celu po zaginięciu siostry specjalnie kupił atramentową drukarkę. Głównym motywem posteru było zdjęcie uśmiechniętej brunetki z napisem: Claudia Janus, lat 24, mama dwóch synów, zaginiona poszukiwana. Kaczmarek powiększył fragment zdjęcia. Na szyi kobiety wisiał łańcuszek z poprzedniej fotografii. Złoty listek był identyczny jak ten, który zabezpieczono. Może? Krzysztof wykonał nieokreślony ruch głową. Faktycznie wygląda jak mojej siostry. Dostała go od taty po urodzeniu moich siostrzeńców. To bliźniacy Piotr i Aleksander. Na odwrocie listka znajdziecie grawer ich inicjałów. Są tam litery P i A? Kaczmarek nie odpowiedział. — Czytałem w wywiadach, że tej ozdoby nie zdejmowała — ciągnął. — Tak zeznał twój ojciec, a siostry potwierdziły. — Tak było — zgłuszonym szeptem przyznał podejrzany. — Klaudia nie żyje? — Nie wiemy bezdyskusyjnie, czy to ona. Kaczmarek zdecydował się na szczerość. We wszystkich mediach trąbiono już o tej sprawie. Błachut w końcu uruchomi internet ale śledztwo ponownie nabrało rozpędu. Dziś kwalifikacja zostanie zmieniona. Wreszcie, fuknął błachut, walczymy o to, odkąd Klaudia zniknęła. Wiem, że byłeś pierwszym podejrzanym i założyłeś policji sprawę o niesłuszne aresztowanie. I ją wygrałem, podkreślił Kiniu. Kaczmarek odchrząknął. Możesz pojechać z nami dobrowolnie, oddać próbkę do identyfikacji, a przy okazji ze mną pogadać, albo w tej chwili staram się o nakaz. Wtedy bez stalowych bransoletek się nie obejdzie. Zadbam o licznych dziennikarzy przed wejściem. Pasuje? Kiniu nie wyglądał na zaniepokojonego. Nie możemy pogadać tutaj? Włożył ręce do kieszeni, wyszukał landrynkę. Spokojnie rozwinął z papierka, położył cukierek na języku. Szczypior, moja dziewczyna jedzie z sandaczem, bo wieczorem mąż Klaudi podrzuca nam chłopców, wyjaśniał spokojnie. Nie na rękę mi przesiadywać dziś na komendach. Wiesz, szczerze lubię te diablęta. I zresztą mamy swoje plany. Mecz, kola, lody, PlayStation, rozumiesz? Jeżeli nie ma pewności, że to moja siostra, czego mnie szarpiecie? Mam obowiązek zadbać o żywych. Piotruś i Aleks nie powinni dowiedzieć się o obcych. Może załatwilibyśmy to jakoś po ludzku? Poprosił, Dlaczego szwagier podrzuca ci siostrzeńców? Przemek i ojciec i mąż Klaudi zbudował eksperymentalny balon na płozach. Za kilka dni go woduje a potem podrywa nad jeziorem Ełckim. albo coś takiego. Łapa zna skipera. To był błąd, że dzieci trafiły pod jego opiekę. Nie mówię, że zły z niego ojciec, co to, to nie, ale gość ma swoje chysie. Wszyscy znamy skipera Janusa. Jest trochę odklejony. Zawsze był lekko stuknięty, wciął się dzielnicowy. Interesują go tylko jego własne wizje. Uważa się za pieprzonego Leonarda da Vinci czy innego Edisona. Niby konstruktor wynalazca, a nie patentuje projektów. Ani grosza przy duszy i całe zero pragmatyzmu. Pracował przy naprawie łodzi, ale za bardzo go to nudziło. Bardziej obchodzą go te zabawki niż rodzina. Nic dziwnego, że Klaudia go pogoniła, tylko przeszkadzał. Jeśli ją znaleźliście, lepiej mu nie mówcie. Zaśmiał się szyderczo kiniu. Znów popadnie w depresję, biedaczek. Bo przecież skiper jest czysty jak łza. To ja jestem potwór. Kaczmarek chwilę się zastanawiał. Myślał, co zrobiłby w tej sytuacji Meyer. Zostawcie nas, zdecydował. Wrócę sam. A próbka DNA? Dzielnicowy nie był przekonany. Pan Błachut obiecał przecież, że nie ucieknie. Kaczmarek spojrzał pszczelarzowi głęboko w oczy. Możecie w tym czasie dowieść na komendę pozostałych członków rodu. Rodziców pokrzywdzonej, jej siostry. Zostało jeszcze kilka osób do wezwania. Jak najszybciej trzeba odizolować świadków. Groźba mataczenia wzrasta z każdym opublikowanym tweetem: hashtag kobieta w walizce. Dokończył. Nikt się nie odezwał. Miejscowi funkcjonariusze spoglądali po sobie, ale na ich twarzach pojawiło się coś w rodzaju ulgi. Wprost nie mogli się doczekać, aż wrócą do miasta. Masz auto? Kaczmarek zwrócił się do kinia. Po rozmowie podrzuciłbyś mnie do Ełku. Przy okazji poddasz się badaniu. Chyba zależy ci, żeby zidentyfikować siostrę. Błachut się zawahał. Parę lat temu odebrali mi prawko za jazdę na bani, wyznał. Łapa wie, że od tamtej pory nie inwestuje w samochody. Szczypior, znaczy się moja Sara, potem nas podwiezie. Dam jej znać, żeby się dodatkowo zatankowała. Jeśli rzecz jasna, wolno mi użyć telefonu, zatoczył ręką okrąg. Tutaj możemy gadać, ile chcesz, bez przeszkód. Poza moimi pszczołami, królikiem i stadem kaczek, nikt nas nie podsłucha. A co mogliby usłyszeć? Syknął kaczmarek. Kiniu uśmiechnął się diabolicznie. Staram się nie bywać w mieście z wiadomych przyczyn. Jak chcesz, to Staszek łapa ci wszystko opowie. Ludzie mają mnie za lokalne monstrum, a ja nie zamierzam wyprowadzać ich z błędu. Zatrzymał się. I spojrzał znacząco na dzielnicowego, ale łapa tylko wyrzucił ramiona do góry. Westchnął ciężko. Kiniu kontynuował. Ostro walczyliśmy z siostrą o ten dom. Klaudia za wszelką cenę chciała pozbyć się siedliska i za ten hajs kupić dziuple w apartamentach Potockiego. Kłóciliśmy się o tę ziemię do krwi, żadna tajemnica. Poturbowałem ją kilka razy, a i ona nie była mi dłużna. Dzisiaj tego żałuję. Mój sponsor z AA może to potwierdzić. W każdym razie prokurator uważał, że to mój główny motyw zbrodni. Jego zdaniem, zabiłem Klaudię dla rozwalającej się chałupy, dziadkowej stodoły, obory i mostka z zejściem na jezioro. Musisz wiedzieć, że nasza łódka przecieka, ale dla plotkarzy to wypasiony jacht. O chałupie piszą w internetach, że fuksem trafiła mi się mazurska posiadłość. Chodź, oprowadzę cię po Włościach, kpił. Kaczmarek nie skomentował. Przyglądał się bratu zaginionej i miał coraz większy mętlik w głowie. Tak bardzo żałował, że nie ma z nim Huberta. Czuł, że w każdej chwili może zrobić coś nieodwracalnego, co zawali dochodzenie. A wisiał na nim honor całego wydziału. Podkomisarz Agnieszka Olton, po aresztowaniu majera, pełniąca obowiązki szefa Wydziału Wsparcia Dochodzeń, oddelegowała go do tej sprawy bez porozumienia z górą. Mimo wiadra pomy, które media codziennie wylewały na WWD, za sprawą aresztowanego założyciela i twórcy Wery, musieli pracować jak dotąd. By, kiedy wszystko się wyprostuje, mieć co pokazać rządzącym. Już nie Czejkowskiemu. Bo minister na znak protestu złożył rezygnację ze stanowiska. Nie została przyjęta, ale wszyscy wiedzieli, że losy WWD wiszą na włosku. Tym bardziej Kaczmarek obawiał się popełnienia najdrobniejszego błędu. Wiedział tylko, że musi pracować. Jedyna rada, jaką dałby mu w tej sytuacji mejer, brzmiałaby: Rób swoje. Gdybyż Grzegorz mógł odwiedzić swojego nauczyciela i się z nim skonsultować, żałował w skrytości ducha, że nie jest to możliwe. W jakim stopniu identyfikował się z wyklętym przez tutejszych bratem Klaudi. W gruncie rzeczy obaj znajdowali się poza nawiasem i obaj udawali, że nie ma w nich niepokoju. Nie jesteś ciekaw. Skąd mamy ten łańcuszek? Zwrócił się łagodniej do pszczelarza. Nie bardzo. Ani jak zginęła twoja siostra? To ma znaczenie, jeśli bezdyskusyjnie nie żyje? Twoją siostrę ktoś wsadził do walizki, pokrojoną na kawałki, podkreślił kaczmarek. Wcześniej Sprawca próbował ciało spalić i wygląda to na skuteczną robotę. Była też zakopana. Obstawiamy, że leżała pod ziemią mniej więcej tyle, ile jest poszukiwana. Masz pomysł gdzie? Ja? Błachut z trudem wydobył głos z gardła. Kaczmarkowi udało się nareszcie podziałać na jego wyobraźnię. A niby skąd mam to wiedzieć? Znów się zaczyna, nawet nie macie pewności, że to nasza Klaudia. I dlaczego zmienił zdanie? Kaczmarek nie odpuszczał. Miał dosyć tych korowodów. Bo ten ktoś chciał, żeby twoja siostra została znaleziona i zidentyfikowana. Co wydarzyło się w waszej rodzinie, środowisku albo i okolicy, że ujawnienie ciała było mu obecnie na rękę. W tym momencie na podjazd wjechała poobijana trzydrzwiowa Alfa 156 w strażackim kolorze. Kaczmarek pomyślał, że to doprawdy dziwny wybór wozu, jeśli żyje się w głuszy. Najpierw wysiadła z niej ubrana na czarno, całkowicie łysa, lecz wytatuowana szczelnie aż po szyję kobieta, a kiedy uwolniła przednie siedzenie, z tylnego wyskoczyło dwóch chłopców w wieku szkolnym. Rzucili się z krzykiem w ramiona wujka. Kaczmarek poczuł się nie na miejscu, widząc, jak bliźniacy tulą się do kinia. Jeśli potwierdzi się, że to ich matkę znaleziono w niebieskiej walizce, przesłuchanie tych dzieci będzie najtrudniejszym w jego karierze. Domu w Rogacinie nie remontowano od kilku pokoleń. Ściany pokryte wypaczoną boazerią, dekoracje w meblościankach godne państwowego zakładu opieki. Spacer po podłodze z tak falującym linoleum można było w ciemności przypłacić upadkiem. Woniało pleśnią, zastarzałym brudem i paleniskiem, chociaż pod ścianami grzegorz widział przedpotopowe kaloryfery. Z pokoju obok dobiegał jazgot telewizora. Sara. Zwana szczypiorem, przejęła dowodzenie w kuchni i podała trzydaniowy obiad: zupę cebulową, pierogi, sandacza, a na deser gorącą szarlotkę z lodami. Posiłek był smaczny, lecz przebiegał w atmosferze napięcia. Tylko synowie zaginionej mieli uśmiechy na twarzach. W przeciwieństwie do konkubenta szczypior była z wiadomościami na bieżąco. Wiedziała o walizce znalezionej przez kierowcę wycieczkowego busa i łańcuszku w kształcie liścia. Kiedy skończyli jeść, bez słowa zabrała chłopców, by mężczyźni mogli w spokoju porozmawiać. Sprzątnij ze stołu, zanim znów cię aresztują, zażartowała do kinia, nie spuszczając wzroku z kaczmarka. A najlepiej idźcie się przejść. W tej chacie głos niesie się jak na wodzie. Nie mam dziś sił na terapię dziecięcą, jestem totalnie zrąbana, więc wolałabym, żeby Piotrek i Alex jak najdłużej pozostali w nieświadomości. Uśmiechnęła się groźnie. Grzegorz zastanawiał się, czy chciałby żyć z kobietą, która w ten sposób okazuje mu czułość. Miał wrażenie, że z tych dwojga to Sara byłaby bardziej skłonna do przemocy niż jowialny pszczelarz. Ale pozory mogą mylić, a pierwsze wrażenie nie zawsze jest prawdziwe. Pozmywamy, wyręczył kinia z obietnicy. Nie okrasił jednak swoich słów morderczym uśmiechem, jaki zaserwowała mu gospodyni. Kiedy sprzątali, żaden z nich się nie odzywał. Kaczmarek intensywnie myślał, jak wykorzystać sytuację na własną korzyść. Był pewien, że kiniu ma podobny plan. Wyszli wreszcie na obejście. Kiniu wskazał policjantowi wiklinowe fotele na werandzie, ale ten pokręcił przecząco głową. Ruszyli w obchód po sesji. Skoro nie wiadomo, czy to Klaudia, dlaczego cię przysłali? Pierwszy odezwał się Błachut. Po jedzeniu sprawiał wrażenie spokojniejszego i skłonnego do pełnej współpracy. Poćwiartowane ciało trzeba zidentyfikować, a sprawcę ujawnić. Odparł Kaczmarek. Wiedział, że brzmi to drętwo, ale wolał taki początek niż drażnienie ewentualnego podejrzanego. Sprawy z bezczeszczonych zwłok mają priorytet z automatu. Pomagam lokalnej policji na odgórne wezwanie. Jestem profilerem. Nie wybieram sobie jednostki. Dostaję rozkazy. Więc jakiś ważniak z góry cię tutaj przydzielił? Na zasadzie przejrzystości, potwierdził Grzegorz. Ktokolwiek znajduje się w tej walizce, zasługuje na sprawiedliwość. Nie byłoby cię tutaj, gdybyście nie mieli pewności, że to ona, zauważył Krzysztof. Ten łańcuszek to tylko pretekst. Kaczmarek przyglądał się chwilę podejrzanemu, by w jednej chwili zdecydować o zmianie strategii. Nie powiedziałem ci, że Klaudia jest martwa, oświadczył. Kiniu pochylił głowę, pogrzebał butem w ziemi. Ja od początku mówiłem tacie i glinom, że Klaudia nie wróci żywa, wychrypiał gniewnie. Po naszej ostatniej kłótni nigdy by nie odpuściła. Spodziewałem się, że wytoczy działa, zniszczy mnie, na pewno nie zniknie, podniósł głos. Nie lubiliśmy się, to prawda. Byliśmy rodzeństwem, mieliśmy tego samego ojca, ale od początku się nie lubiliśmy. Kiedy się urodziła, byłem już dorosły i od dawna nie mieszkałem w domu. Szlajałem się po kraju. Co jakiś czas zatrzymywali mnie za włóczęgostwo, napady, drobne włamania nic poważnego, ale można powiedzieć, że miałem taką swoją małą bandę. Tylko kilku moich kumpli jeszcze żyje siedzą. Reszta zapiła się, zaćpała albo zginęła w bójce. Jeden zamarzł na ławce przy jeziorze. Sam kilka razy tam nocowałem, więc im nie mógł spotkać podobny los. Uciekłem z domu, bo ciężko przeżyłem, że ojciec oddał matkę do szpitala, żeby założyć nową rodzinę. Ze wszystkich sióstr w sumie najlepszy kontakt miałem właśnie z Klaudią. Łaziła za nami. Pierwszych dragów próbowała ze mną. A ojciec miało to pretensje. To nie poprawiło naszych relacji. W każdym razie nie na dłuższą metę. Siostra kradła mi forsę, podbierała towar, oszukiwała. Nie była takim aniołkiem, jak ją przedstawiają. Był czas, że szczerze jej nienawidziłem, ale też wiedziałem, że odpowiadam za jej wybryki, za to, że się stoczyła. Szczypior mi to uświadomiła, jak zacząłem terapię. Jeśli macie zwłoki mojej przyrodniej siostry, to wiedz, że nie ja ją zabiłem. Choć był czas, że byłem tego bliski. Sorry, jestem szczery. Wciąż twierdzę, że to ten zagraniczny fagas. Jej tajemniczy kochaś. Może go wreszcie namierzycie. Przyjrzał się gliniarzowi z Warszawy. Kaczmarek milczał, a z jego twarzy trudno było cokolwiek wyczytać. Ty, widzę. Niewiele wiesz o tej sprawie. Nadal niewystarczająco, przyznał Kaczmarek. Dlatego mam obowiązek wysłuchać każdej wersji. O Fagasie z zagranicy również. I o ekscentrycznym mężu, albo o Twoim tacie, zawiesił głos. Z tego co czytałem swego czasu, wszyscy byliście zatrzymani. E, owszem, Poza wikingiem, którego nikt wełku nie widział. Kiedy o nim mówiłem tutaj się gliniarze, uważali to za moją linię obrony, że go wymyśliłem. Przekonaj mnie, że istniał, zażądał Grzegorz. Mieszkaliśmy z Klaudią razem. Byliśmy skłóceni, ale jak się dzień w dzień żyje obok siebie, widzi się sporo. Gadała z tym gościem na czacie. Przesyłali sobie filmiki. W kłótni pokazywała mi zdjęcia, fragmenty jego wiadomości. Miał na imię Wegard i przynajmniej raz ją odwiedził. Mamił obietnicami, a ona łykała to jak młody pelikan. Nigdy wcześniej w nikim się tak nie bujała. Sądzisz, że to przypadek, że zaginęła w dniu jego wylotu z Polski? Jak dotąd nie ma ani jednego dowodu na jego istnienie, zauważył Kaczmarek. W mediach społecznościowych jest parę osób o takim imieniu, ale żadnego nie rozpoznałeś. Sam zeznawałeś, że to żaden z nich. Pewnie podał jej fikcyjne imię. Krzysztof wzruszył ramionami. Oni się nie afiszowali, ale to jemu zależało na dyskrecji. Podejrzewam, że wymógł na niej, żeby go przed nikim nie ujawniała. Na pewno miał coś do ukrycia. Upierał się Krzysztof. Pisała z nim, gadali każdej nocy. Słyszałem śmiechy, jęki. Jestem pewien, że uprawiali wirtualny seks. Zapewniam cię, że to nie była moja narkotyczna wizja. Gdybyście znaleźli jej laptop i komórkę, z pewnością dałoby się to udowodnić. Szukamy jej sprzętu, bądź pewien, łagodził Grzegorz, chociaż wcale nie był przekonany, że kiniu mówi prawdę. Mimo to dodał na zachętę: Twoja pomoc jest w tej chwili bezcenna. Nikt więcej nie podejmował tego wątku. Przesłuchiwaliście mnie dwanaście razy. Nie wiem nic ponad to, co mówiłem wcześniej. A może znów mam zostać kozłem ofiarnym? Rok temu było mi wszystko jedno, ale teraz walczę o siebie. Mam kobietę, na której mi zależy. Zmieniłem się. Chciałbym. Wszystko usłyszeć od ciebie jeszcze raz, przerwał mu Kaczmarek. Obawiał się, że mężczyzna zacznie użalać się nad sobą i będzie próbował wzbudzać w nim litość. To nie posuwało sprawy do przodu. Dorzucił: pojawiły się nowe okoliczności. Jakie? Kaczmarek zawahał się. Kto tutaj kogo przesłuchuje. Intuicja mu podpowiadała, że nie dowie się od błachuta niczego nowego, jeśli brat Claudi mu nie zaufa. Nawet jeśli jest winien, będzie lepiej, gdy zacznie gadać, niż miałby zasklepić się w uporze. Czy może w ten sposób brnie w ślepy zaułek? Nie wiedział. Czuł, że wszystko robi nie tak. Uszy płonęły mu już ze wstydu. Podkomisarz Olton najwyraźniej przeceniła jego zdolności. Nie powinien był przyjeżdżać do Ełków pojedynkę. Zeznałeś, że po waszej kłótni siostra w nocy się pakowała, zaczął. Krzysztof Błachut wolno skinął głową. Chciałem ją przeprosić. Zajrzałem przez szparę w drzwiach jej pokoju. Zauważyła to, wściekła się, rzuciła się na mnie z wrzaskiem, że ją inwigiluje. Wtedy wyszedłeś z domu i poszedłeś się napić do baru, podpowiedział kaczmarek. Tak stoi w aktach. I tak było? skwapliwie zapewnił kiniu. Z każdym słowem mówił wolniej, coraz bardziej zniżał głos. Piłem do rana. Żeby sobie poprawić humor, poderwałem dwie małolaty i zabrałem je do helikonu razem z kelnerką, która się do nas przykleiła. Na rancho wróciłem dopiero następnego dnia po południu. Klaudii nie było. Jadłem coś, kiedy zadzwonił tato. Pytał, o której przyjadę po chłopców. Nic z siostrą w tej sprawie nie ustalałem. Nie czułem się na siłach nigdzie jeździć w tym stanie, więc walnąłem się spać tak jak stałem. Dopiero gliny mnie obudziły, jak łapa przyszedł mnie zatrzymać. Wtedy się dowiedziałem, że te panienki były nieletnie... A kelnerka namówiła je na sprawę o odszkodowanie i za radą adwokatów oskarżyły mnie o gwałt. Słono, za ten wybryk zapłaciłem. Potem było tylko gorzej. Kaczmarek podniósł dłoń, by przerwać potok słów kinia. Pamiętasz, w co pakowała się twoja siostra? Wtedy przed wyjazdem? Człowieku, jakie to ma znaczenie? Może mieć. Jakąś walizkę. Nową. Chyba była kolorowa. Babska. Kaczmarek wyjął komórkę, pokazał zdjęcie z oględzin na zakręcie śmierci. Może taka? Pszczelarz pokręcił niepewnie głową. Sam nie wiem. Byłem już wstawiony. Łapa pewnie ci mówił, że wtedy praktycznie nie trzeźwiałem. Kaczmarek jęknął rozżalony. Marny z tego kina świadek. Skonstatował. Zarejestrował jednak, że facet nie chwycił rzuconej kotwicy. Czyżby był szczery? Kiedy przepytywali cię pierwszy raz, telefonicznie, docisnął i zaznaczył: Z tej rozmowy nie ma protokołu. Powiedziałeś, że siostra wróciła poprzedniej nocy z randki. Dostała prezent od swojego kochasia i była to niebieska walizka dużych rozmiarów. Tak powiedziałem? Kiniu się zdziwił. Odsłuchałem tę rozmowę sześć razy. Podałeś kolor. Widocznie tak było. Nic nie pamiętam. Kaczmarek wskazał huśtawkę przy rzędzie klatek. W jednej z nich coś się poruszało. Nasz dziadek hodował nutrie i króliki. Kiedy zmarł, zaczęły kolejno zdychać. Zmienił temat Krzysztof. Został nam tylko jeden król. Masz tysiąc lat, chłopcy się z nim bawią, traktują go jak zwierzę domowe. Z pewnością nigdy go nie zjemy. Ale ten królik nie chce mieszkać w domu, wraca tutaj. Czasami do niego przychodzę, jak chcę powspominać, że kiedyś wszystko było proste, życie. Mówię o tym, że kiedyś było tak zwyczajnie. – Jak ma na imię? – Kaczmarek wskazał królika, który wyskoczył już z klatki i łasił się do kinia jak... Gruby kocur, bigos, pomysłowe. Kiniu się zaśmiał, zajął miejsce na huśtawce i wziął króla na kolana. Gładził go z czułością, jakby to było dziecko albo ukochana kobieta. Piotrek z Alkiem przezywają go Borat. Obejrzeli ten film i bardzo ich rozśmieszył. Ten królik też mnie bawi. Żartujemy, że kontaktuje się z kosmosem i dopóki żyje, przynosi nam szczęście. Wtedy, kiedy zniknęła Klaudia, uciekł. Wrócił dopiero po tygodniu. Był bardzo z nią związany łaził za nią jak kot zawahał się. Kocham moich siostrzeńców, wiesz? Swoich dzieci nie doczekam, więc korzystam z przywilejów w wuja, ile się da. Niby dlaczego nie doczekasz? Zdziwił się Kaczmarek. Rzekłbym, że jesteś dopiero w kwiecie wieku. Ile masz lat? Czterdzieści? Czterdzieści pięć. I czasami myślę, że to już schyłek. Wazektomia. odparł kiniu. Dokończył. Mam nadzieję, że kiedyś chłopaki będą wspominać te czasy z rozrzewnieniem. Tak jak ja naszego dziadka alka. Jeden z bliźniaków nosi po nim imię. Drugi po moim ojcu. Klaudia była sentymentalna, pewnie dlatego dała się nabrać na te norweskie baśnie. Opowiedz mi jeszcze o tym Norwegu. A co tutaj opowiadać? Pszczelarz się zmartwił. Nie wiem nawet, czy imię faceta dobrze zapamiętałem. O nazwisku zapomnij. Brzmiało jak nazwa lampki z Ikei. Nie do powtórzenia. Zresztą znam tylko wyidealizowaną wersję, Mojej siostry nikt mi nie wierzy. Może ja uwierzę? I na nic innego niż dostępna wersja nie liczę zgodził się Kaczmarek. Westchnął ciężko. Chcesz, żebym go znalazł, czy nie? Błachut nabrał powietrza, zaczął mówić. Lekko już spasiony, ale wciąż diabelsko przystojny, właściciel firmy transportowej uroda mało nordycka. Z wyglądu raczej południowiec. Czarny, smagły, szerokoplecy samiec. Medr dziewięćdziesiąt osiem wzrostu, obuwie czterdzieści osiem, kuta z dwadzieścia dwa, a przynajmniej tak zachwalała go Klaudia. – Jak na skłócone rodzeństwo wiele sobie mówiliście – skwitował Grzegorz. – Nie zdajesz sobie sprawy, jak blisko jest się z człowiekiem, z którym drzesz koty. Podczas sprzeczek głównie ona krzyczała, wyjaśnił, i kontynuował. Wegard ma ponoć wielki dom gdzieś w okolicy fiordu. Nowoczesny budynek jak z folderu reklamowego norweskiej agroturystyki. No wiesz, szyby, ciemne drewno i jezioro w tle. Nie takie rustykalne rancho jak nasze. Facet lubił wszystko mieć wielkie. Nie rozumiem. Dlaczego upatrzył sobie moją siostrę, młodocianą matkę z małego miasteczka? Może by się schować? Miał żonę, z którą ponoć żył w separacji, w tej ogromnej chacie, bo tam jest przepis, że nie dają rozwodu, jeśli nie odbędziesz rocznej izolacji. Zapewniał oczywiście Klaudię, że rozwód jest w toku. Czy to była prawda? Wątpiłem. Co jeszcze? Dwójka małych dzieci i gość lubi gotować. Pokazywała mi jego zdjęcie w fartuszku przy patelni. Pozował, jakby nie marzył o niczym innym w życiu. Jestem pewien, że to była socjotechnika, która miała roztopić jej serce. Znałem ją od dziecka i wierz mi, nigdy nie była tak zakochana. Ona widziała w tym gościu swojego nowego męża. W myślach praktycznie za niego wyszła. Dlatego ta żona tak bardzo jej przeszkadzała. Mówiła o niej okropne rzeczy, że Jęza nie szanuje Wegarda i wykorzystuje jego status, takie tam brednie, ślepo zakochanej kobiety. Więc ten Wegard był żonaty? A no tak? Pszczelarz niechętnie pokiwał głową. Nakręcał Klaudii makaron na uszy, że z żoną mu się nie układa. Ona roiła sobie, że będzie tą właściwą. Wmówił jej, że są sobie przeznaczeni. Pierwszy raz spotkali się ponoć przed ośmiu laty. Tutaj, wełku, na letniej dyskotece. Romantyczna historia. Nie wiem, czy prawdziwa. Przetańczyli całą noc, nad ranem pocałowali się, a potem on wyjechał. Pechowo ona w te same wakacje zaciążyła ze skiperem. Kiedy urodziła bliźniaki, życie potoczyło się całkiem innym torem. Rok temu Norwek znalazł ją na Facebooku. Korespondowali ze sobą półtora miesiąca, ale starczyło, żeby Klaudia oszalała na jego punkcie. On kilka razy miał przyjechać i za każdym razem odwoływał bo pandemia, obowiązki służbowe, choroba dzieci. Szydziłem, że żona nie chce puścić go z wyra i taka to separacja a wtedy siorka rzucała we mnie czym popadło. Ale przynajmniej raz się spotkali. W Ełku? Tutaj, w Polsce. Gdzie? Nie jestem pewien. Kiniu zawahał się. Musiało dojść do tej kilkudniowej randki, bo Klaudia oddała dzieciaki pod opiekę mojego taty i pamiętam, że przez ten czas nie było jej wcale w domu. Nie narzekałem. Cieszyłem się wolnością i łudziłem, że wyprowadzi się stąd na dobre. Do tej Norwegii. Czy dokądkolwiek. Wtedy wzięła wolne z pracy, możesz sprawdzić. Pracowała w urzędzie gminy, w wydziale nieruchomości. Musi być podkładka. Klaudia prawie nigdy nie brała urlopu. Kisiła wolne na wyjazdy z dziećmi i rodzinne święta. Ale jestem pewien, że Norwek był w Polsce cztery dni przed jej zaginięciem i uprawiali seks. Najpewniej przez te wszystkie dni, kiedy on tutaj był, nie wychodzili z łóżka. Kaczmarek był sceptyczny. I niby dlatego nikt ich razem nie widział? Ani jej, ani jego. Łapa ze swoimi ludźmi dokładnie to sprawdzili. Przepatrzyli wszystkie hotele, kwatery agroturystyki. Nie było człowieka o takim imieniu. Musieli gdzieś wyjechać. Z pewnością gdzieś ją wywieżł, żeby nie było świadków zapewnił szybko pszczelarz. Za to po naszej awanturze, jeden jedyny raz w nocy przed naszym domem widziałem czarnego suwa. Szyby były ciemne, więc nie wiem, kto siedział za kierownicą, ale zaraz potem Klaudia zaczęła się gorączkowo pakować. Do nowej walizki? Do nowej walizki, powtórzył Krzysztof. Niestety nie pamiętam, czy niebieskiej. Jakbyś śpieszyła się na lotnisko, albo jaki pociąg. Co między nimi zaszło? Czy zabierał ją ze sobą? A może przed czymś uciekała? Nie wiem. Była wkurzona, że jej przeszkadzam. Wsiadła do tego auta? Kiniu pokręcił głową. Nie widziałem. Wyszedłem pić i nie mam pojęcia, jak spędziła wieczór. Miała jakieś przyjaciółki od serca? Tylko koleżanki z pracy. Wiesz, ona bardzo wcześnie została matką. Kiedy jej klasa pisała maturę, leżała na podtrzymaniu ciąży z bliźniakami. Studia kończyła zaocznie, z Piotrkiem i Jalkiem przyklejonymi do piersi. Janusz, ten cały jej zwariowany mąż, nie ułatwiał sprawy. Wcześniej też raczej nie miała przyjaciółek. Komu się zwierzała? Może siostrze? Kiniu zastanowił się na głos. Kaczmarek sięgnął do swojego notesu. Mieczysławie czy honoracie? Bo Bożena, twoja jedyna rodzona siostra, została mniszką. Z tego co mówił łapa, była na misji w Afryce. Do dziś nie została przesłuchana. Nie było podstawy. W grę wchodzi tylko Mieczysława, padło w odpowiedzi. Honorata najmłodsza z sióstr, po zaginięciu Klaudi, też wstąpiła do klasztoru. No i z chącią nie pogadasz, nie wychodzi na zewnątrz. Złożyła śluby milczenia. To typowe dla tego drania parsknęła Mieczysława, błachut bucior. Kiedy Kaczmarek wszedł do cukierni Toska przy promenadzie i ściszonym głosem spytał, kiedy mogliby pomówić Dziewczyna z łoskotem przestawiała blachy z ciastami i wyjmowała z nich eklerki, wuzetki oraz babeczki z owocami Od zapachu tych ambrozji Grzegorz miał usta pełne śliny Znów rozpowiada te brednie o nieistniejącym kochanku Klaudi. Zaśmiała się szyderczo do sznureczka klientów, którzy z zainteresowaniem przysłuchiwali się pokrzykiwaniom ślicznej ekspedientki. Mimo piorunów w oczach kaczmarka nie zniżyła głosu, jakby nie żenowało jej ujawnianie rodzinnych tajemnic. Przeciwnie, zachowywała się tak, jakby znajdowała się na scenie i czekała na oklaski za swój występ. Przecież wełku wszyscy wiedzą, że to kiniu! Zabił Klaudię, wołała. Niech pan weźmie się do pracy i porządnie go przyciśnie. On może nie pamięta, tak był naćpany, ale jakieś ślady muszą być. Nie wszystko da się posprzątać. A porządek to kiniu ma tylko w wulach. Truteń jeden, prychnęła z pogardą. Jeśli ją zabił, zostawił okropny bałagan. To przecież zodiakalny lew. Nic tylko się popisuje, leży i wymądrza. Porażka. To ja zaczekam, aż pani będzie miała przerwę. Zaproponował Grzegorz, rozglądając się na boki. Był przekonany, że nieopatrznie stał się lokalną atrakcją dnia. Albo wrócę po południu. Nagle w tym małym budyneczku, ustrojonym jak wiedeński torcik, zapadła męcząca cisza. Nie, nie, ludzie zaczęli się rozstępować. Pan spocznie, my już idziemy. Zamiast jednak wychodzić, obsiedli wolne stoliki, zaczęli odpakowywać i kosztować swoje zamówienia. Z dalszych rejonów cukierni dobiegały go tylko konfidencjonalne szepty zwłoki w walizce policjant z Warszawy profiler i niezłe ciacho Albo znów ukręcą łeb sprawie Klaudi. Mieczysława tymczasem wzięła się do roboty. Do stolika młodego profilera przybiegła dopiero po kilku minutach. Kaczmarek spostrzegł, że na jej serdecznym palcu pyszni się nowiutka obrączka i jakiś świecący kamek. Czyżby była już mężatką? Gdyby spotkał ją w dyskotece, miałby wątpliwości, czy jest pełnoletnia. Zastanowiło go, czy ma dzieci i dlaczego to nie ona zajmuje się siostrzeńcami, tylko kiniu, uchodzący w okolicy za lokalnego zodiaka. Co podać? Dziewczyna uśmiechnęła się, prężąc drobne piersi, które lekko prześwitywały przez pastelową bluzkę. Białą plisowaną spódniczkę miała tak krótką, że kiedy się pochylała, widać było wzór groszków na jej majtkach Nie będzie pan przecież tak czekał o suchym pysku Zostaną złe wspomnienia z Ełku Czarna kawa Zdecydował Grzegorz, z trudem łykając ślinę Sięgnął po kartę i zatopił w niej spojrzenie, aby nie spoglądać na idealne ciało ekspedientki Jest jeszcze ta beza z malinami? Doskonały wybór! Pochwaliła go. Ale mała! Zastrzegł Grzegorz. Och, mój mąż robi najlepsze bezy w tym kraju. Przymrużyła figlarnie oko. I wyłącznie wielkie. Postaram się o najlepszy egzemplarz. Wyrwała menu z rąk policjanta, a potem w podskokach wróciła za kontuar. Nie minęło siedem minut. Kaczmarek mierzył z zegarkiem w ręku, a Mieczysława obsłużyła wszystkich chętnych na ciastka i zamknęła cukiernię na głucho. Na drzwiach zawiesiła tabliczkę słodka przerwa, wróć za chwilę. Sięgnęła po cieniutkie papierosy i dosiadła się do jego stolika. Jak beza? spytała z powagą, jakby od tego zależało jej dalsze życie. Odsunął pusty talerzyk, podał dziewczynie ogień. Patrzył jak się zaciąga. I właściwie zapomniał po co tutaj przyszedł dziewczyna kipiała erotyzmem, lecz wdzięcznie jak z filmów z lat pięćdziesiątych przeurocza osóbka myślał doskonała otarł usta serwetką rozmiar monstrualny, ale nawet nie zauważyłem sama zniknęła. Mieczysława nagrodziła go perlistym śmiechem. Wiedziałam, klasnęła w dłonie: Mój mąż to geniusz. Mówię panu, receptura jest jego babci, Lidi Buciorowej, chroniona prawem. Ma pani na myśli patent? O, machnęła lekceważącą ręką. Chyba pan wie, o co mi idzie. Gdyby ktoś nas chciał naśladować, jesteśmy wygrani w sądzie. Nawet pani Gesslerowa poszłaby z torbami. Wszyscy wymieście to mówią, serio. Wpatrywał się w jej lśniące, kipiące wesołością oczy, szukał w nich rozpaczy, przerażenia, liczył przynajmniej na nikły cień smutku, ale nie znajdował nawet smugi. Mieczysława zachowywała się tak, jakby nie znała najnowszych wieści o zwłokach, znalezionych przy drodze. A przecież wiedział, że w to miejsce cały Ełk przybywał na plotki. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.